Od około 2-3 dekad nauka rozwija się w tak dynamicznym tempie, z jakim nie mieliśmy jeszcze do czynienia w dziejach ludzkości. Powstają nowe technologie, dzięki którym możemy robić rzeczy szybciej, lepiej, łatwiej. Jednocześnie bardzo często inspiracją dla tych naukowców, którzy tworzą nowe technologie, jest ciało człowieka i jego właściwości, które niosą ogromny potencjał. Dla nas źródłem takiej inspiracji stała się ludzka dłoń. Istniejąca ręka jest prototypem, który wykonaliśmy w ramach wcześniejszego projektu. Aktualnie, wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenia, staramy się stworzyć nową, która będzie mogła ocenić wagę czy teksturę danego przedmiotu i odpowiednio dostosować chwyt. Potencjalnych scenariuszy wykorzystania tej technologii jest bardzo wiele. Nowe rozwiązanie, które tworzymy, przygotowujemy tak, aby mogło być wykorzystane na taśmie produkcyjnej, na przykład w przemyśle AGD albo w elektronice medycznej. Tego typu technologie niosą ze sobą bardzo duży potencjał. Możliwość odwzorowania właściwości ludzkiej ręki może całkowicie zmienić sposób funkcjonowania przemysłu. I w tym kontekście czujemy, że to, co robimy, daje nam ogromną satysfakcję i motywację, ponieważ czujemy, że dokładamy swoją cegiełkę do tego dynamicznego rozwoju nauki.